Na jego stole na pewno nie zobaczymy ociekającej tłuszczem golonki, ale warzywa z własnego pola. Janusz, nasz kolejny bohater, prowadzi zdrowy tryb życia, bo jak sam mówi, nie chce być panem z brzuszkiem. A czy w programie uda mu się oszukać przeznaczenie, które do tej pory pisało mu scenariusz życia w samotności? Poznajcie go. Mam na imię Janusz, mieszkam w województwie lubelskim, mam 47 lat, jestem kawalerem. Jestem sam, no w sumie były kiedyś okazje tam, żeby poznać miłą dziewczynę, tam poznawałem, ale tak jakoś nie myślałem o założeniu rodziny. Obecnie jest ciężko poznać na wsi, te co były, to już za mąż powychodziły, a no może się obudziłem za późno, ale wydaje mi się, że lepiej się późno obudzić niż wcale się nie budzić. Cześć, o, witam dobry. Panią. Dzień dobry. Cześć, Marta. Janusz, miło mi. Mówiłeś, że wybranka musi być pracowita. Ja widzę, że ty też pracujesz cały czas. Tak, tak. Co robisz? No, przegląd ciągnika robię. Tak sprawdzam płyny, wszystko, elektrolit i tak ogólnie przed sezonem. Posiadam 30 hektarów pola. Obecnie uprawiam fasolę, kalafior, pszenicę, no i rzepak. Janusz, ty jesteś bardziej rolnikiem czy mechanikiem? No, rolnikiem. Mhm. No, mechanikiem jestem tak, że tam w sumie tam na proste czynności sobie zrobię, tam są jakieś skomplikowane, to nie. Kiedyś nie lubiłem się zajmować rolnictwem, ale ostatnio to nawet polubiłem, tak mogę powiedzieć. Tam sprawia mi to przyjemność, jak coś tam w polu rośnie. No sam se i ugotuje, i upierze, i posprząta. Na wszystko ma czas. I w polu, i w domu. Ja słyszałam, że ty bardzo dobrze tańczysz. To też jest sposób na poznawanie dziewczyn? No każdy sposób jest dobry na poznawanie dziewczyn, których się poznaje. No ale gdybym miał taki dobry sposób na poznawanie dziewczyn, no to pewnie bym w tym programie nie występował, no nie samo przejście. No a wchodzisz na dyskotekę i ty czujesz zainteresowanie kobiet? Tak, no. Tylko na dyskotekach są dziewczyny dużo młodsze ode mnie i to po prostu ta różnica wieku. To... A nie chciałeś młodszej dziewczyny? No w sumie nie. O. Musi być kobieta w domu. I to młoda jeszcze, no. No młoda, no, no w jakim tam średnim wieku. No a gdybyśmy sobie teraz spróbowali ją wyobrazić, to jaka ona jest? Powinna być kobieca, no. No o siebie dbać, no mieć jakieś pasje. No. To człowiek tak jak nie ma pasji, to według mnie to nie ma do czegoś zawsze dążyć w życiu, nie? Bo na tym polega według mnie życie. No lubię po prostu książki poczytać i lubię... Tam sport, no lubię pobiegać sobie czasami. No i poćwiczyć czasami, jak nie ma roboty w polu, bo coś tam, żeby... A ty już kiedyś kochałeś? No może kiedyś tam kochałem, w sumie jak miałem 20 lat, no. Tak już dawno temu, no. No i czemu tam to się skończyło? No to już sam nawet dokładnie nie wiem. Później niby szukałem takiej jak tamta. Myślałem po prostu tak, żeby... Wszystko miał jak trzeba w gospodarce, wtedy akurat dziewczynę znajdę, tam coś takiego, żeby tam było wszystko na glance. W sumie tak nie ma, nie ma tak, żeby wszystko było elegancko, wtedy dziewczynę znajdziesz i jest fajnie, no nie? Ty już jesteś gotowy na to? Myślisz o małżeństwie, o ślubie kościelnym, o dzieciach? No wydaje mi się, że jestem gotowy na założenie rodziny, no bo już jak teraz nie jestem gotowy, to kiedy będę gotowy już, no. Dziewczyny, piszcie do mnie, tam nikogo nie oddaję, jestem jaki jestem. No, chciałbym poznać fajną dziewczynę i się ustatkować. No, żeby ktoś ze mną był szczęśliwy, żebym ja był szczęśliwy. Jeśli marzy ci się życie u boku Janusza, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Janusz.